Welcome on the second day of from collectivism to konferencji. Modernism. Today, od kolektywności do krytyki nowoczesności. Dzisiaj zajmiemy się dwoma tematami, przede wszystkim krytyką modernizmu i innych źródeł. W tej części wysłuchamy dwóch wystąpień. Pierwszy wygłosi dr Lucy Steeds, a drugie wygłosi dr Paul Goodwin. Około pół do pierwszej będzie dyskusja, potem przerwa na obiad. Po przerwie o 14.30 rozpoczniemy drugą część konferencji, blok Sztuka i Nowa Tożsamość. Wysłuchamy trzech wystąpień. Pierwsze wygłosi Louis Henderson, następnie dr Karolina Marcinkowska, a ostatnie wystąpienie, last but not least, wygłosi dr Przemysław Strożek. Jednak może najpierw parę słów wprowadzenia do wystąpienia dr Lucy Steeds. Tytuł jest wyświetlony na ekranie: od dzieł sztuki nowoczesnej do współczesnej kultury artystycznej przez historię wystaw. Ten blok tematyczny, krytyka nowoczesności i jej inne źródła, miał pozwolić nam przyjrzeć się historii sztuki współczesnej i nowoczesnej, zastanowić się, w jakiś sposób sztuka z perspektywy globalnej, zwłaszcza sztuka czarnych artystów, trafiała w obieg euroatlantycki. Więc bez zbędnych wstępów chciałbym poprosić dr Lucy Steeds o wygłoszenie referatu. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od podziękować. Cieszę się z tego, że mogę być tutaj w ten sobotni poranek. Dziękuję Konradowi za zaproszenie na konferencję. Chciałabym również podziękować całemu zespołowi tutaj w CSW, a także innym mówcom za ich gościnność, również tłumaczom, którym obiecuję, że postaram się mówić wolno, a także samemu LHGC za inspirację. Nie napisałam tutaj referatu akademickiego. Zamiast tego chciałabym pokazać pewne obrazy i podzielić się z Państwem luźnymi przemyśleniami, które mam nadzieję wywołają dyskusję. Obrazy, które pokażę Państwu, zostały zgromadzone przez zespół After All. Jest to centrum naukowe, ośrodek naukowy w Central St. Martin's, jednostce University of Arts London. Nie wiem, czy znają Państwo te wydawnictwa, ale to jest 8 wydawnictw tworzących serię. Każda z nich prezentuje i analizuje kluczowe wystawy z przeszłości, dzięki czemu możemy podjąć refleksję nad tematami bieżącymi. I wszystkie obrazy, które Państwu dzisiaj pokażę, zostały zgromadzone w procesie tworzenia tych wydawnictw. Będziemy również wydawać kolejne części serii. Te dwie książki zatytułowane razem Making Art Global są poświęcone wystawom Magicien de la Terre i trzeciemu Biennale w Hawanie. Jest to studium komparatystyczne. Te dwie wystawy są pierwszymi dwoma, które chciałabym dzisiaj omówić. Ogólnie mówiąc, argument pojawiający się w tych książkach to to, że prefiks czy też przedrostek współczesny
jest zwłaszcza ważne w odniesieniu do sztuki w przypadku tych dwóch wystaw. Wystawy te kwestionowały internacjonalizm i uniwersalizm modernizmu, podczas gdy prefiks współczesny oznacza tutaj transnacjonalizm i globalizację, która postępowała od lat 90. Magicien de la Terre, wystawa, która odbyła się w Paryżu w 1989 roku, została uznana przez kuratorów jako pierwszą ogólnoświatową wystawę sztuki nowoczesnej, współczesnej. Nie chcę tutaj zbyt wiele uwagi poświęcać temu twierdzeniu, ale z całą pewnością Magicien była pierwszą wystawą w Europie i Ameryce Północnej, która pokazywała sztukę zarówno europejską i północnoamerykańską na równi z nowoczesną, współczesną sztuką afrykańską. I chciałabym przyjrzeć się zwłaszcza pracom afrykańskim, artystów afrykańskich, które pojawiły się na tych dwóch wystawach. Pokazano pracę 11 artystów z Afryki Zachodniej, w tym jednej pary. Artyści ci pochodzili z 6 różnych krajów, narodów, choć warto zauważyć, że podkreślano w literaturze poświęconej wystawie bardziej indywidualizm, a nie nacjonalizm. Co ciekawe, nie było na wystawie artystów z diaspory afrykańskiej. Moglibyśmy również zauważyć, że El Hajjissi został zaproszony, by wziąć udział w wystawie Le Magicien, ale odmówił. Czy ktoś z Państwa rozpoznaje pracę Seni Awa Kamara, którego prace pokazane były w Le Magicien? Prosiłabym o podniesienie ręki. Nie jest to artystka z Dakaru. Jej prace zostały zamówione na wystawę wraz z podaniem konkretnych wymiarów. W taki sposób zostały zainstalowane w La Villette, gdzie to jedna z lokalizacji, gdzie odbywała się wystawa. W La Villette i w Centrum Pompidou. Sama artystka nie instalowała własnych prac. 70 artystów przyjechali do Paryża, żeby swoje prace zainstalować na wystawie. I tutaj w tle widzimy pracę Richarda Longa, być może najbardziej, jedno z dwóch najbardziej ikonicznych dzieł na tej wystawie, zazwyczaj nie fotografowane pod tym kątem. Tutaj kolejne zdjęcie pracy Seni Awa Kamara, a tutaj widzimy wejście do kolejnych dwóch pomieszczeń, gdzie pokazywano pracę innych artystów, między innymi Norvala Morisseau i Louise Bourgeois. Do tej przestrzeni najpierw wejdziemy. Tak więc Louise Bourgeois, artystka z Nowego Jorku, francuska, obywatelstwo amerykańskie, i ona, tak jak poprzednia artystka, również nie instalowała na wystawie własnych prac. Cofając się, tutaj nie będziemy wchodzić, nie będziemy przyglądać się dziełom, które zostały umieszczone obok prac pani Kamara. Tutaj mamy pracę Norvala Morisseau, artysty kanadyjskiego z plemienia indiańskiego Ojibwe, który sam instalował swoje prace. Został zaproponowany przez tych samych członków zespołu kuratorskiego, którzy wcześniej odwiedzili Senegal w ramach podróży badawczej. Oczywiście nie będę szczegółowo omawiać wszystkich artystów, którzy byli częścią tej wystawy. Chciałabym zwłaszcza skupić się na artystach z Afryki Zachodniej. Tutaj oczywiście pobieżne ujęcie Twin 77,
który mówi o sobie, że produkuje współczesną tradycyjną sztukę Yoruba. Co ciekawe, nie były jego prace pokazywane w ramach wystawy The Short Century, przepraszam, Africa Explorers. Został tam wspomniany w katalogu, niemniej jego praktyki zostały uznane za zbyt dekoracyjne. Moglibyśmy również zauważyć, że prace Twin 77 zostały włączone do innej wystawy 10 lat później, właśnie The Short Century Independence and Liberation Movements in Africa 45-94. Niemniej w tym kontekście chciałam skupić się na pracy Twin 77, ponieważ artysta ten pokazywał swoje prace również w ramach trzeciego Biennale w Hawanie. Nadal jesteśmy na wystawie Magicien w La Villette. Tutaj mamy pracę Akbara Likossi. I pojawia się tutaj wymiar voodoo. Żaden z tych artystów nie pojawił się w wystawie The Short Century czy African Explorers w 2001 czy też w 91 roku. Przechodząc dalej. Mamy tutaj pracę S.J. Akpana i Kweya, Kane Kwei. Oboje pokazywani w ramach wystawy Africa Explorers, a także tam w sekcji tematycznej zatytułowanej Nowa sztuka funkcjonalna, tradycje przyszłości, o której Susan Fogel pisze, jest to sztuka, która stanie się tradycyjna, jeżeli będzie dalej praktykowana przez kolejne pokolenie. I tutaj pojawia się pewien dialog między tą wystawą, a Le Magicien. W swoim katalogu Fogel zaznacza, że oboje artyści zostali zaproszeni przed włączeniem ich do wystawy Magicien. Tutaj mamy trumny Kane Kwei, które źle zostały zinterpretowane w Paryżu jako ironiczna krytyka, a nie szczere celebrowanie. Przejdźmy dalej i tutaj kończymy opis zachodnioafrykańskich artystów Le Magicien. I tutaj mamy pracę Kamary. Teraz przechodzimy do Centrum Pompidou, kolejnej części Le Magicien de la Terre. Jest to praca Mike'a Chukwukelu. I tak jak widzieliśmy w przypadku pani Kamary w La Villette, tutaj mamy również takie zestawienie. Praca Barbary Kruger i praca Jacka Wunu-Wuna, artysty australijskiego aborygena. Tutaj mamy pracę Amidu i Marka Uni i Natana Mede, czyli tych dwóch artystów, którzy pracowali razem. W przeciwieństwie do Chukwukelu wskazują na inny aspekt, który pojawiał się w wystawie Africa Explorers. Odnoszą się do kategorii sztuki tradycyjnej. Podsumowując nasze przejście po wystawie Le Magicien, przejrzyjmy się ostatniemu artyście afrykańskiemu, którego dzieło ciężko jest scharakteryzować za pomocą kategorii wykorzystanych przez Fogel w Africa Explorers. Można określić ją w pewnym sensie jako współczesną, ponieważ jest globalna i międzynarodowa, czy też transnarodowa, a nie
a nie międzynarodowa. Jest to sobie dzieło Fryderyka Buabre. Zdjęcia z książki. Buabre szybko został włączony do obiegu wystawienniczego europejskiego i północnoamerykańskiego. Miał wystawy solowe w Niemczech, również wystawę z Boetim Wydia w Nowym Jorku, 1994-1995 rok. Współkurator Lynn Cook. Miał również wystawy w Abidżanie, Wenecji i Guangzhou w latach 90., ale to Okui and Wizor odegrał główną rolę w wyniesieniu do sławy Buabrego. Jako artysty współczesnego napisał o nim artykuł w dzienniku sztuki afrykańskiej, czy też magazynie sztuki afrykańskiej Nka. Nwizor włączył również Buabrego do Biennale Johannesburskiego w 1997 roku. W książce The Short Century, przepraszam, na wystawie pojawiły się dwa zestawy rysunków wypożyczonych z Paryża, które również pozyskane były po wystawie Magicien Centrum Pompidou. W tej chwili posiada niektóre dzieła Buabrego. Niektóre trafiły również do Muzeum Narodowego Sztuki Afrykańskiej Oceanii, do kolekcji w Kebroni. Są to dwie instytucje, które mają Buabrego w swoich zbiorach. Nwizor wypożyczył również 1500 rysunków Buabrego ze zbiorów Pigozzi. Tak więc tutaj Buabre kończy nasz przegląd artystów zachodnioafrykańskich na wystawie Magicien. Zanim przejdziemy jednak do Biennale w Hawanie w 1989, chciałabym przyjrzeć się tym pracom. Czy ktoś z Państwa je rozpoznaje? Jedna osoba. Te prace zostały zamówione na Biennale, były pokazywane w Wenecji w zeszłym roku. I tutaj ta kobieta to Seni Kamara. Te prace przypominają te, które widzieliśmy w Le Magicien. Seni Kamara pojawia się wobec tego na Biennale Weneckim w pracy innego artysty, który omawia właśnie jej dzieła jako twórczyni kultury w Senegalu dzisiejszym. Przejdźmy zatem do Hawany, do wystawy, która odbyła się w tym samym roku co Le Magicien, która była kolejnym studium przypadku, jak która mówiliśmy w ramach naszej serii Making Art Global. Biennale nosiło nazwę Tres Mundos, Trzy Światy. Pokazywano pracę 230 artystów, czyli dwa razy tylu, ilu w Le Magicien. 13 artystów zachodnioafrykańskich, 7 z 7 krajów, z Beninu, Gany i Nigerii, ale nie z Senegalu. I muszę przyznać, że nie mam żadnych zdjęć tych prac. Być może takowe istnieją i bardzo chciałabym do nich dotrzeć. Jeżeli ktoś z Państwa posiada takie informacje, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Nie udało mi się znaleźć również planu tej wystawy Tres Mundos, tak więc nie wiem, w jaki sposób te prace były wieszane, które prace wisiały obok których. A więc zamiast tego chciałabym wymienić artystów, którzy pojawiali się w tej wystawie. Byli to Twin 77, Jimon Buraimo, z Nigerii mieliśmy 5 artystów, chociaż nie wymieniono ich narodowości.
w Le Magicien. W odpowiedzi na Le Magicien Trasmundos włączyło malarzy i rzeźbiarzy, którzy formalnie otrzymali edukację w tradycji sztuki nowoczesnej, między innymi Bruce Ono Brakpeja, a także Ablade Glover z Gany. Byli ci dwaj artyści, wzięli również udział w wystawie w Nowym Jorku, wystawie w muzeum w Harlemie w 90 roku. I tutaj Susan Fogel z tego powodu właśnie uznała, że nie włączy ich do swojej wystawy. Niemniej Fogel łączy ich z jej tematyką kuratorską, o której jeszcze nie wspominałam. Między innymi dlatego, że jest to sztuka międzynarodowa. I tej historii nie podjęła wystawa Le Magicien. Mamy niemniej dwa zdjęcia z Trasmundos, które być może będą dla nas ciekawe. Artyści nie są wymieniani w katalogu wystawy, ale zwrócili uwagę dwóch krytyków nowojorskich, którzy pisali o tej wystawie. I te zdjęcia pochodzą właśnie od jednego z tych krytyków. Tutaj mamy tytuł w cudzysłowie. Nie wiem do końca, jak to dzieło było podpisane na wystawie, ale w swojej recenzji Lewis Cameron pisze o tym jako o maskach karnawałowych z Gwinei-Bissau. Tak więc rozumiem, że to jest właśnie jedna z takich prac. Tutaj mamy kolejne dzieło z Trasmundos na Biennale w Hawanie. Czarnoskórego artysty brytyjskiego, którego nazwisko także nie pojawia się w katalogu, ponieważ został włączony dość późno. Ci czarnoskórzy artyści zostali dodani do wystawy na dość późnym etapie, tak więc dlatego nie pojawili się w katalogu. Tutaj mamy bardzo silne przesłanie polityczne. Między innymi transatlantycki handel niewolnikami w sercu modernizmu. Zanim opuścimy Hawanę, chciałabym jasno zaznaczyć, że Keith Piper jest artystą. Tutaj ciężko jest rozczytać. Praca pod tytułem Recycling Liberty. Bardzo duże dzieło, wysoko powieszone. Tutaj widzimy część wejścia do pomieszczenia. Chciałabym tylko zaznaczyć, że w Hawanie wokół wystawy Trasmundos były inne wystawy i wydarzenia towarzyszące, tak więc nie była to tylko wystawa niejako muzeologiczna, ale cała seria różnego rodzaju wydarzeń i pokazów. Były cztery klastry działań. W ramach pierwszego wystawy, siedem wystaw solowych, również trzy wystawy grupowe poświęcone kaligrafii i współczesnemu malarstwu arabskiemu. Trzy wystawy bardzo ciekawe w odniesieniu do Le Magicien, mini wystawy niejako pod Trasmundos. Między innymi African Wire Toys, afrykańskie zabawki z drutu. Ale nie tylko Afryka tutaj zostaje sfolkloryzowana w ten sposób. Tutaj mamy wystawę w Casa Simón Bolívar w Hawanie, gdzie także pojawiają się wystawki ukazujące
wyzwoliciela, który poprowadził naród do niepodległości. Ostatni klaster projektów Nucleo 4. Tutaj mieliśmy między innymi konferencję międzynarodową. W naszej książce opublikowaliśmy referaty Richarda Nelly, czy też Nelly Richard i Gity Kapura. W Nucleo 4 nie były to tylko debaty akademickie, ale także warsztaty prowadzone przez artystów na ulicach Hawany. I właśnie stąd pochodzi okładka naszej książki. Tutaj mamy druk z wyprodukowany w ramach warsztatów. Prasa drukarska i tłum osób, które przyglądają się, czy też biorą udział w tworzeniu tej pracy. Kończąc o Biennale w Hawanie, chciałabym zaznaczyć, że tematyką tutaj była tradycja versus współczesność. I chciałabym teraz przeskoczyć z powrotem o jakieś 15 lat wstecz, do lat 60. i 70. w Dakarze. I muszę Państwa ostrzec, że o ile znam dobrze wystawę Le Magicien, to nie mam szczegółowych wiadomości o wystawach w Dakarze. Przede wszystkim chciałabym omówić festiwal, który odbył się w Dakarze w 66. Festiwal Mondial des Arts Negres, Światowy Festiwal Sztuki Czarnej. Nie wiadomo, czy to pierwszy festiwal, więc w to nie będę wnikać. W każdym razie był to festiwal ogólnoświatowy. Słowo festiwal jest tutaj ciekawe. Słowo czarne również ma ciekawe konotacje. I także festiwal sztuk, nie sztuki, tylko sztuk w liczbie mnogiej. Tutaj mamy Palais de Justice w Dakarze, sztuka nowoczesna. Powinnam również powiedzieć, że była duża wystawa w nowo powstałym Musée Dynamique. Wystawa prezentująca tradycyjną sztukę afrykańską, tak więc tutaj mamy sztukę nowoczesną, a w Musée Dynamique sztukę tradycyjną. Tutaj mamy zdjęcie z publikacji pamiątkowej wyprodukowanej na potrzeby festiwalu. Nie przeprowadziłam badań archiwalnych na temat tych wystaw, chociaż wiem, że takowe prace prowadzone są w Paryżu. I te archiwalia pokazywane były wcześniej w tym roku w Musée du Quai Branly w Paryżu. Niemniej dowiedziałam się, że w tej wystawie brali udział artyści z 29 krajów, co najmniej 16 krajów, czy też narodów afrykańskich, z Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 10 amerykańskich artystów z własnymi katalogami. Także Aubrey Williams, Frank Bowling z Ogonu i Ronald Moody, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii. Mam tutaj 3 zdjęcia z tej wystawy. Tutaj nie pada nazwa tego pokazu. Było to Tendance et Confrontation, tendencje i konfrontacje. Podtytuł czasem pojawia się jako sztuka współczesna, czasem sztuka nowoczesna, sztuki nowoczesne. Tutaj znowuż zdjęcie z publikacji pamiątkowej podpisane malarz Iban Diaye, przewodniczący komisji festiwalowej, oprowadzający po wystawie sztuki nowoczesnej. Obok niego prezydent Senghor André Malraux i pani Senghor. Iban Diaye był tutaj kuratorem,
przewodniczącym wystawy, przewodniczącym jury, które selekcjonowało pracę na wystawę. Chciałabym jednak porównać to oficjalne zdjęcie z tym. Tutaj widzimy te same dzieła sztuki, ale tym razem anonimowy widz. Tak więc to pokazuje, w jaki sposób funkcjonowała ta wystawa. Tutaj mamy ujęcie oficjalne. Tak to miało wyglądać, tak to miało być pokazywane, a tutaj publiczność i jej doświadczenie wystawy. To jest ujęcie z filmu Williama Greavesa, The First World Festival of Negro Arts, zamówionego przez US Information Agency. I muszę przyznać, że oglądając ten film, nie zawsze mam jasność, czy które wystawy, czy też które części wystawy są pokazywane, czy jest to sztuka nowoczesna, czy też prace prezentowane w Musée Dynamique. Jest również radziecki film z wystawy w Dakarze pod tytułem Rytmy afrykańskie z 1966 roku. Film w kolorze, tak więc bardzo chciałabym go obejrzeć i dowiedzieć się, w jaki sposób prezentuje wystawę sztuki nowoczesnej w relacji do sztuki tradycyjnej. Ostatnie zdjęcie, które chciałabym dzisiaj Państwu pokazać z festiwalu w Dakarze, praca Christiana Lattier, która otrzymała ogólną nagrodę dla współczesnych sztuk plastycznych we wszystkich dyscyplinach. Podoba mi się to określenie, współczesna sztuka plastyczna, która niejako kategoryzuje to, na co patrzymy. Również przyznawano nagrody w dziedzinie malarstwa. Taką otrzymał Frank Bowling. Nagroda za tkaniny dla Agnaldo dos Santos. Były też inne nagrody przyznawane w innych dziedzinach, w literaturze, muzyce i kinie. Tak więc jakie wnioski mogę wyciągnąć na temat festiwalu w Dakarze pod hasłem sztuki czarnej, sztuk czarnych? Być może przede wszystkim to, że nie różnił się ten festiwal bardzo od Magicien de la Terre, czy też Biennale Hawańskiego. Innymi słowy, sztuka nowoczesna nie uwalnia nas od sztuki, sztuka współczesna nie uwalnia nas od sztuki nowoczesnej, co pozostawia pytanie, w jaki sposób powinniśmy określać sztukę dzisiaj i w przyszłości. W tej chwili nie przychodzi mi na myśl lepsza odpowiedź niż sugestia, która padła w Laboratoire Agitard. Odpowiedzi można szukać również w galeriach tutaj na górze. Tak więc ograniczę się do ogólnych wniosków. Jeżeli awangardyzm modernizmu podważał tradycyjną historię sztuki zachodnioeuropejskiej, czy agit-art może wskazywać na bardziej pluralistyczną sztukę w kontekście bardziej transnarodowym, transkontynentalnym? Publiczność agit-art sugeruje również, że publiczność staje się bardziej uczestnikiem, a nie tylko widzem. Odchodzimy również od militaryzmu awangardy. Opisałam w swojej prezentacji cztery inicjatywy artystyczne. Magicien de la Terre, Biennale Hawańskie, Światowy Festiwal Sztuk Czarnych w Dakarze i Laboratoire Agitard. Tylko jedna z nich, Le Magicien, to była wystawa sensu stricto, w sensie muzeologicznym, ale powiedziałabym, że wszystkie cztery inicjatywy miały związek z tworzeniem wystaw, czyli z upublicznianiem sztuki, a ponadto z działaniami w sferze aktywizmu kulturowego.
I to właśnie ów aktywizm kulturowy, w mojej opinii, jest szansą zerwania z komodyfikacją i spieniężnieniem współczesnej sztuki. Tak więc niech żyje Agitach. Bardzo Ci dziękuję, Lucy, za to wystąpienie. I teraz myślę, że pora jest przekazać głos doktorowi Paulowi Goodwinowi, który wygłosi referat. Thank you. Can you hear me? Yep. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chciałbym również na początek podziękować Konradowi za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji i też chciałbym podziękować Małgorzacie Ludwisiak za oprowadzanie po wystawie i chciałbym podziękować LHGC za twórczość, za wystawę, która stanowi pretekst, okazję dla naszego spotkania. Dzisiaj chciałbym zająć się krytyką modernizmu w kontekście mojej praktyki kuratorskiej, zarówno wewnątrz przestrzeni muzeum, jak i poza tą przestrzenią. Przestrzeń, która była i jest, powiedziałbym, bardzo wrogo nastawiona wobec praktyk sztuki radykalnej i czarnej. Chciałbym też zająć się przestrzenią ideologiczną, w której funkcjonują kuratorzy i być może zastanowić się nad możliwością stworzenia nowych przestrzeni, w których można kuratorować i przedstawiać twórczość czarnych artystów spoza kręgu kultury zachodniej, którzy są marginalizowani w zachodnich muzeach. Moje wystąpienie podzieliłem na dwie części. W pierwszej z nich pokrótce przedstawię dzieje praktyk czarnych artystów w kontekście brytyjskiej, nawiązując do prac kulturoznawcy, wielkiego kulturoznawcy Stuarta Halla, który przedstawił karierę kilku pokoleń czarnych i azjatyckich artystów postkolonialnych, w związku z tym w kontekście ich relacji z modernizmem i sztuką nowoczesną. Więc przygląda się sztuce nowoczesnej w tym kontekście. W drugiej części zaś mojego wystąpienia zajmę się strategiami krytycznymi czy postawami, które towarzyszą mi w mojej działalności kuratorskiej na podstawie, wychodząc z postawy krnąbrności czy też oporu wobec władz autorytetu i nazwałem tę część wyznania krnąbrnego kuratora. Zanim przedstawię wyzwania związane z kuratorowaniem czy kontekstualizacją twórczości czarnych artystów w Wielkiej Brytanii, muszę najpierw zdefiniować pojęcie czarna sztuka. Dla mnie jest to swoiste widmo czy duch, podobnie jak podobnie jak bohater z komiksu widmo, ta czarna sztuka przeraża muzea oraz galerie. Wydaje się również nawiedzać dyskusję na temat nowoczesności czy modernizmu kolonialnego. Istnieje zatem leniwe, czy też można powiedzieć ogólnowojskowe rozumienie czarnej sztuki, która niestety często bywa zwykłym podejściem do niezmiernie różnorodnej i heterogenicznej praktyki artystycznej, która przenika różne geografie i różne epoki. Jest to pogląd zakładający, że czarna sztuka to sztuka autorstwa czarnych artystów z Afryki czy z diaspory afrykańskiej. Innymi słowy, czarna sztuka to sztuka robiona przez czarnych.
bardzo prosta, że nie powiem prostacka definicja. Ta postawa, ten pogląd, początki tego poglądu można prześledzić do epoki pojawienia się sztuki murzyńskiej, którą Alfred J. Barr wskazuje jako w swoim schemacie sztuki nowoczesnej, jako prąd, który wpłynął na kubizm i na awangardę na początku ubiegłego stulecia. Więc w jaki sposób umieścić tak różne praktyki, tak jak praktyka LHGC, Glenna Ligona, Chrisa Ofili czy Lubaini Himid, pod tą samą etykietą czarnej sztuki, z drobnymi tam narodowymi różnicami. Jest to podejście fałszywe, co więcej rasistowskie. Rozumienie, sposób rozumienia sztuki czarnej i twierdzę, i ponadto jest to pojęcie sporne, nie jest to ogólno przyjęte pojęcie. Więc można, czy ten sposób rozumienia tego pojęcia, który stosuję we własnej praktyce, ma trzy aspekty, trzy elementy. Przede wszystkim wydaje mi się, że czarna sztuka to konkretny zestaw praktyk artystycznych czy ruchów, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 70. i 80. Były to praktyki, tutaj widzimy pracę Rashida Araina dla Oluwale za 71 roku. Ta praca, Rashid Arain właśnie przechodził od rzeźby strukturalnej, którą tworzył na początku lat 60. do konceptualnej twórczości wykorzystującej tekst i zdjęcia. Jest to jego odpowiedź, reakcja na napaści na tle rasistowskim, które miały wówczas miejsce w Wielkiej Brytanii. A w tym przypadku ofiarą był nigeryjski student Oluwale, który zginął z rąk policji. Ta praktyka była celowo, świadomo radykalna i polityczna. A wczoraj wysłuchaliśmy wystąpienia na temat grupy Luxus w Polsce w latach 80., która również przyjmowała radykalną perspektywę. I ta praktyka usiłowała dokonać dekonstrukcji dominującej ideologii związanej z rasizmem, przedstawieniem i negatywnymi przedstawieniami, za sprawą których społeczność czarnych imigrantów nie mogła w pełni uczestniczyć w życiu wspólnoty. Drugi element tej definicji wiąże się z tym, że sztuka czarna jest zawsze heterogeniczna, pęknięta i zawsze zróżnicowana wewnętrznie. Występują różne rodzaje tej sztuki. I po trzecie, należy pamiętać, że sztuka czarna, a w moim rozumieniu, tak jak pojawiła się w Wielkiej Brytanii, miała charakter konstrukcji politycznej, a nie konstrukcji rasowej, czyli nawiązywała do migracji oraz diaspory postkolonialnej z Afryki, Azji oraz Morza Karaibskiego. Osoby te, które przybywały do Wielkiej Brytanii, była to odpowiedź polityczna, antykolonialna, a nie rasowa, tak jak w przypadku rozumieniu czarnej sztuki przez Afroamerykanów. Według tego podejścia czarna sztuka była dziełem artystów afroamerykańskich. Najlepiej zrozumieć pojawienie się czarnej sztuki w Wielkiej Brytanii, jeżeli sięgniemy do pracy Stuarta Halla, który rozrysował, w jaki sposób prześledził te przestrzenie oraz historię. Hall określa, wskazuje na problematyczne przestrzenie brytyjskiej sztuki oraz modernizmu, które wyrosły, pojawiły się wskutek zetknięcia, przenikania się pokoleń artystów oraz zdarzeń społeczno-politycznych.
Analiza Stuarta Halla wskazuje na trzy momenty. Znowu polityczna praca. Rashid Ali założył pismo Black Phoenix, Czarny Phoenix, w którym podejmował tematykę rasizmu i jest to autoportret. Jak można namalować autoportret? Napis na jego twarzy to rasistowskie graffiti, a słowo Paki, obelżywa nazwa, Pakistańczyków oraz Czarni Won. Jest to zatem przykład sztuki, która świadomie określa się jako czarna. Hall pisze o momentach zwrotnych. Pierwszy moment, pierwszy okres to trwa od końca II wojny światowej, kiedy to artyści z Afryki, Azji oraz Morza Karaibskiego przybywają do Londynu, często na studia, żeby uczestniczyć w przygodzie międzynarodowego modernizmu. Uważają, że uczestniczą w uniwersalnym, powszechnym, ogólnoświatowym ruchu. Artyści tacy jak Rashid Areen, Ronald Moody, który przybył do Wielkiej Brytanii w latach 30., Frank Bowling, artysta z Gany, Gujany, który przybył do Londynu w 50. latach, ukończył Royal College of Art w 61. Zdobył drugą nagrodę za dyplom malarski. David Hockney zdobył wtedy pierwszą nagrodę. Kolejne prace Bowlinga, artysta z Gujany. Aubrey Williams, też z Gujany, tylko z Ameryki Południowej. Są to... Dziękuję za to sprecyzowanie, za tę podpowiedź. Język artystyczny stosowany przez artystów pierwszego, wczesnego pokolenia czerpał z abstrakcji, z rzeźby i malarstwa modernizmu. Zatem była to twórczość modernistyczna, styl modernistyczny F.N. Souza z Goi w Indii. Kolejny moment zwrotny wiąże się z dorastaniem czarnych artystów urodzonych, podobnie jak ja, w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli akademię, szkoły artystyczne i którzy ustosunkowywali się do rasizmu w latach 70. i za rządów Margaret Thatcher. Pamiętacie Państwo piosenki czy też teksty Lyntona Kwesi Johnsona? I teraz klasyczna praca Eddie Chambersa, Zniszczenie frontu narodowego, czyli dokonuje dekonstrukcji przechwycenia flagi brytyjskiej przez rasistowski front narodowy. Artyści tacy jak Donald Rodney, którzy reagują, wypowiadają się na temat położenia czarnej wspólnoty i którzy wspólnie z Keithem Piperem na przykład założyli radykalne ugrupowanie artystyczne Black Art Group. Ci artyści, jak pisze Cobena Mercer, posługują się kapaniem, rozpryskami farby, zamazanymi szablonami, połamaną typografią, mocnymi zestawieniami barw i inne wyraziste sposoby robienia znaków w ramach praktyki figuratywnej. Mona Hatum, artystka z Palestyny, która osiedliła się w Wielkiej Brytanii, Sheila Kumari Burman, artystka, która wykorzystuje grafikę, żeby opowiadać o swojej tożsamości jako kobiety pochodzącej z tamtej części Azji. Są też artyści pohodzenia chińskiego, Susan Pusanlok, którzy też mieścili się niejako w tej kategorii czarnej sztuki. Trzeci moment zwrotny
wiąże się z pojawieniem się czarnych artystów w mainstreamie instytucji artystycznych. Mam tu na myśli artystów takich jak Chris O'Feely, znacie Państwo jego twórczość, Inka Shoni Bar czy Steve McQueen, Hugh Locke, tego rodzaju artyści, którzy posługiwali się strategiami rodem z neokonceptualizmu czy ze spektakularnych obrazów stosowane przez rówieśników z pokolenia Young British Artists. Chodzi o to, że Stuart Hall wskazuje na lukę, na pęknięcie, szczelinę pomiędzy przestrzenią problematyczną pierwszego pokolenia, ostatniego pokolenia kolonialnego, które było nastawione antykolonialnie, kosmopolitycznie i modernistycznie, a sztuką czy postawą postkolonialnego pokolenia. Mam tu na myśli artystów urodzonych w Wielkiej Brytanii, którzy tworzyli Black Art Movement w latach 80. Mieli postawę antyrasistowską, relatywizm kulturowy i zorientowani na tożsamość. Ważną następuje tutaj ontologiczne przesunięcie pomiędzy twórczością artystów pierwszego pokolenia, modernistycznie nastawionych uniwersalistów, a drugie pokolenie bardziej radykalnie nastawione. Sztuka czarna pojawia się w tej szczelinie. Pierwsze pokolenie nie określałoby się mianem artystów czarnych, byli we własnych oczach artystami nowoczesnymi. W latach 80. pojawia się jednak sztuka, która jest świadomie czarna, która rzuca wyzwanie systemowi. Z tej perspektywy w twórczości artystów pierwszego pokolenia dominowała abstrakcja. Drugie pokolenie uprawiało kolaż, następnie przyjęło bardziej subiektywną strategię umieszczenia siebie w kadrze. I myślę, że dzięki temu możemy przyjrzeć, jeżeli przyjrzymy się temu, jak drugie pokolenie, przyjmując radykalne strategie artystyczne, kolaż, zestawienia tekstu i obrazu i radykalna figuracja, która tworzyła nową przestrzeń w sztuce brytyjskiej, krytycznie nastawiona wobec wykluczającego modernizmu, czyli odrzucili modernizm, który przyjęli za swój przedstawiciele poprzedniego pokolenia. I w drugiej części mojego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak podejść do takiej twórczości jako kurator. Należy pamiętać, że czarni artyści nie byli włączeni w organizacje, instytucje mainstreamowe, nie uczestniczyli w najważniejszych wystawach. Rashida Rin w 1989, kiedy był kuratorem wystawy The Other Story w Galerii Hayward, o którym pisała Lucy Steeds, ja też się tym zajmowałem w swoim czasie. Mówiliśmy o tym na sympozjum w Liverpoolu na początku roku. Na tej wystawie chciałem tylko odnotować, że w wystawie brali udział artyści z Afryki, Azji oraz basenu Morza Karaibskiego. Rashid Rain wykazał, że ważny wkład wielu z tych artystów oraz jego samego w jakiś sposób został pominięty, nie został włączony do narracji o modernizmie brytyjskim. Twórczość czarnych artystów była opisywana i praktyki kuratorskie właściwie skupiały się na kontekście społeczno-politycznym, skupiały się na tożsamości, na tematyce rasy, która nie wiąże się z samą twórczością, która jest zewnętrzna wobec tej twórczości i usiłowano podchodzić do tej twórczości z tej perspektywy. Często pomija się samą twórczość i to w jakiś sposób przesłania czy uniemożliwia dyskusję na temat sztuki. Robina Mercer wygłosił referat na konferencji w Wolverhampton, w którym powiedział, że pierwsza połowa lat 80. jest kojarzona z pokoleniem, grupą Angry Young Blacks, ale frustrujące w tym podejściu AYB jest to, że sama twórczość Black Art Group i innych artystów ustępuje
staje się drugorzędna wobec kontekstu społeczno-politycznego. Zapomina się, pomija się o kwestiach materialnych, a dochodzi do nadmiaru kontekstualizacji, więc kuratorzy pracujący z artystami, którzy zostali zaszufladkowani jako rasowo odmienni, znaczy inaczej, wymaga to od nas w naszej praktyce kuratorskiej, byśmy stworzyli przestrzeń dla samej twórczości. Powinniśmy, i to jest ważne, dopiero niedawno rozumiemy, dopiero niedawno ten rodzaj podejście występuje w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Był to punkt wyjścia dla projektu badawczego prowadzonego przez Train Research Center. Artystka Sonia Boyce prowadzi ten projekt o nazwie Black Artists and Modernism. Teraz chciałbym opowiedzieć, jak we własnej praktyce usiłuję podchodzić do tego zagadnienia. W obliczu tej problematycznej przestrzeni, tego, że czarna sztuka podlega włączeniu i wykluczeniu w sztuce i w modernizmie, na podstawie swoich doświadczeń jako kurator w Tate Britain, wykształciłem, opracowałem taką postawę krnąbrności, czy krytycznego dystansu wobec norm obowiązujących w praktyce muzealnej i kuratorskiej. Jest to taka autoreferencja, refleksja kuratorska i samoświadomość wyrastająca z pewnych mantr i pomysłów, pojęć, które przejąłem od wybitnych krytyków. A przede wszystkim nawiązuje do tego, do sposobu, w jaki Stuart Hall określił położenie czarnych artystów, a mówi o ambiwalentnym mainstreamingu. Pisze, kiedy wchodzisz przez drzwi, kiedy otwierasz drzwi ambivalent mainstreaming, trafiasz na teren niebezpieczny, grząski grunt, na którym czekają potwory, które pragną cię zasymilować. Mówi o momencie, kiedy postkolonialne pokolenie urodzonych w Wielkiej Brytanii czarnych i azjatyckich artystów oraz kuratorów trafiali do mainstreamu po latach wykluczenia, bo uznawano, że ich twórczość jest w złym guście, ich sztuka jest kojarzona ze sztuką radykalną, walczącą, polityczną, wkurzoną. Mogę potwierdzić, że istnieją różne potwory, które pragną człowieka zasymilować, kiedy wkracza do mainstreamu, zwłaszcza w dużych muzeach. Do tych potworów zalicza się różnorodność. To pierwszy potwór, z którym się spotykamy, dlatego że czarni artyści oraz kuratorzy trafiają na to. Zakłada się, że będziemy uprawiać sztukę i prowadzić działalność kuratorską właśnie zgodnie z tym paradygmatem. Nie chcę wylewać dziecka z kąpielą, a różnorodność była jednym ze względów, za sprawą których trafiłem do tego muzeum, ale spędziłem 4 lata podejmując próby dekonstrukcji, czy przynajmniej otwarcia na bardziej wymagającą intelektualną krytykę, która wiąże się z globalizacją, tym jak ona wpływa na sztukę brytyjską. Myślę, że to ma na myśli Stuart Hall, kiedy mówi o ambiwalentnym mainstreamingu. To, że umiejętność pozwalania się różnymi przemawiania w różnych językach, w zależności od tego, kto słucha. Możliwość przechodzenia, przenoszenia się pomiędzy kodami i kontekstami. Jest to coś, z czym mają kuratorzy do czynienia, zwłaszcza teraz w kontekście Brexitu. Możliwość zmiany kodów, przekładania kultury na inną kulturę, to umiejętność, to ważna umiejętność, nowe ponad
międzykulturowe grupy odbiorców, którzy obcują ze sztuką, posługując się nowymi kanałami komunikacji, nowymi kanałami technologii, będą wymagały innego podejścia do odbioru oraz bycia widzem. Zatem rzucą wyzwanie jednokulturowemu podejściu. Okwui Envezor powiedział, że zawsze starał się działać poza kanonem, ale w ramach kultury. Nie twierdzę, że kanon jest czymś złym, ale kanon to już ograniczone rozumienie praktyki artystycznej. Prowadzenie działalności kuratorskiej w obrębie kultury polega na traktowaniu kultury jako otwartej przestrzeni, czegoś otwartego, dzięki czemu cieszymy się większą mobilnością. Możemy stosować różne procedury, uwzględniać różne sposoby robienia sztuki. Można szturchać ten kanon. Więc to, moim zdaniem, wyraża problem, z którym my, którzy pracujemy w instytucjach głównego nurtu, mamy do czynienia. Jesteśmy Janusową postacią. Z jednej strony staramy się szturchać ten kanon, otworzyć ten kanon w jakiś sposób, ale jednocześnie pracujemy w obrębie tego kanonu i myślę, że wielu z nas dąży do tego, staramy się tworzyć nowe kanony, nowe archiwa. Najważniejsze jest to, że istnieje świat poza kanonem i wielu z nas tym się zajmuje. To właśnie podobało mi się w twórczości LHGC, że kuratorujemy w obrębie kultury, a uczestniczymy w walce, sporach politycznych, a tworzymy politykę oporu, starając się pogodzić życie ze sztuką. Nawet kiedy pracowałem w tamtej instytucji, o której wspomniałem, zawsze realizowałem niezależne projekty kuratorskie, całkowicie niezwiązane z kanonicznym rozumieniem historii sztuki. Na przykład w Lizbonie pracowałem z artystami zajmowałem się postkolonialnymi przestrzeniami miejskimi, zajmowałem się slumsami, na przykład slumsami otaczającymi Lizbonę. Tego rodzaju wystawy i projekty nie poruszały kwestii kanonu historii sztuki, a raczej docierały do obszarów kultury poza muzeum, włączając rzecznictwo, aktywizm, tak aby włączając to w obręb sztuki, a współczesnej. Pytanie, jak tę przestrzeń kultury i konfliktu wprowadzić do muzeum celem zakwestionowania założeń będących podstawą programowania wystaw w dużym stopniu. Trzecia i ostatnia mantra, którą przyjąłem, bierze się z pism Marinettiego, włoskiego futurysty, autora manifestu futurystycznego, który pisze muzea, cmentarze. Autor manifestu futurystycznego twierdzi, że muzea i zbiory to cmentarze, nekropolie. Kiedy dzieło trafia do kolekcji, popada w odrętwienie, gromadzi kurz w chłodni, w magazynie i mało kto je widzi. Właśnie to miał na myśli artysta Rashid Arain, kiedy mi podczas rozmowy i powiedział, żebym, kiedy podjąłem pracę w Tate, poszedł do magazynu i tam zobaczysz moje dzieła, które gromadzą kurz, obrastają kurzem. I tak było 10 lat temu, a jego pracy nie pokazywano w Tate Modern. I tak rzeczywiście było. Widziałem jego pracę w skrzyniach, bardzo skrzętnie przechowywaną. Jak mówię, od tego czasu już jego prace pojawiają się na wystawach. I taki był los wielu artystów, a nie tylko czarnych artystów. Na przykład L.S. Lowry, artysta z Manchesteru, a bardzo popularny, figuratywny, przedstawiający artysta, a którego twórczości nigdy nie widzimy w Tate Britain, mimo że ma największą kolekcję jego prac.
A to samo można, ale to dotyczy szczególnie artystów spoza kręgu kultury zachodniej. To doświadczenie w magazynie Tate, tyle prac, tyle dzieł, które porastają kurzem, bardzo właśnie ta nekropolia skłoniła mnie do przyjęcia takiego, a nie innego pojęcia. Zależało mi na tym, żeby wyjąć te prace z skrzyń i powiesić je, pokazać je. Chciałem stworzyć odpowiednie narracje i warunki, okoliczności pozwalające przedstawić kontekst, powiedzieć, w jaki sposób dzieło artysty takiego jak Rashida Arina, w jaki sposób są istotne dla dziejów sztuki brytyjskiej i modernizmu, że to powinno być uwzględnione w naszych narracjach w XXI wieku. I teraz chciałbym szybko przedstawić kilka projektów, którymi się zajmowałem. To Union Black, nawiązanie do Union Jack, prawdopodobnie podczas wystawy retrospektywnej Chris Ofili, kurator Nesbitt, mini retrospektywa w 2010. Praca Union Black, widzimy, jest to brytyjska flaga, czyli Union Jack, przerobiona tak, żeby barwy na niej znajdujące się były barwami czarnego nacjonalizmu, więc po raz pierwszy w dziejach Tate Britain opuszczono flagę brytyjską, którą zastąpiono tym Union Black, tą flagą. To protest, jestem bardzo z tego dumny, zorganizowany przez English Defence League, Ligę Obrony Anglii, podczas wizyty Geta Wildersa, kiedy ci demonstranci zobaczyli tę flagę, byli niezadowoleni, więc poczytuję sobie to za pewne osiągnięcie. Kolejny projekt artysty Faisala Abdullaha, jest fryzjerem, zarabia na życie jako fryzjer, jest też artystą. I mówiąc o życiu i sztuce, kiedy strzyżąc włosy, i teraz strzyże, widzimy, jak strzyże włosy kuratora ważnej wystawy w Tate, więc włączenie, wprowadzenie tych obszarów kultury do mury muzeum, galerii. Wystawa Thin Black Lines, pierwsza wystawa w Tate Britain. Lubaina Himid, artystka i kuratorka, która w latach 80. robiła wystawy o czarnych artystkach. Gospodyni domowe z nożami do mięsa, praktyki domowe, prace domowe, carrot piece, złożony wymiar imperium, zdjęcia Maud Salter, tutaj nawiązujące do muz, postaci muz. Ostatnia wystawa, którą robiłem, to wystawa Migrations, wykorzystująca pracę z kolekcji. Główne założenie tej wystawy polegało na spojrzeniu na sztukę brytyjską w kontekście migracji, w jaki sposób migracja rzutowała na sztukę brytyjską. Mamy tutaj na przykład pracę, obraz Jana Siberechta, flamandzki pejzażysta, którego obraz zestawiliśmy na przykład z twórczością innych artystów, którzy trafili do Anglii. Keith Piper, na przykład urodzony na Malcie i podejmuje temat niewolnictwa, Donald Rodney, znowu Mona Hatum, o relacjach z matką przebywającą na uchodźstwie, Sonia Boyce, która przygląda się sobie w kontekście konstrukcji tożsamości
a to a sala, a gdzie byłem kuratorem, nowe głosy z diaspory, młodzi artyści ówcześni. Migrations to nie jest doskonały, może idealny przykład, ale myślę, że jest przejawem tego rodzaju samorefleksji i podejścia krytycznego, które pozwala nam stworzyć naprawdę ponadnarodowe muzeum odzwierciedlające realia życia odbiorców na całym świecie oraz zmieniającymi się sposobami odbioru zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym oraz poza murami. Bardzo dziękuję, Paulu. Gdybyś mógł z nami pozostać. Chciałbym również zaprosić Lucy, aby do nas dołączyła. Bardzo dziękuję za obie wasze prezentacje, obie bardzo ciekawe, które tak naprawdę w których kontekście pojawia się bardzo wiele pytań. Chciałbym zatem zachęcić publiczność, aby włączyła się w dyskusję. Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania, komentarze? Czy chcieliby Państwo odnieść się do którychkolwiek zdjęć w prezentacjach? Proszę podnosić rękę, ja podejdę do Państwa z mikrofonem. Tak jak mówiłem, pojawia się bardzo wiele pytań, które chciałbym zadać. Chciałbym w pierwszej kolejności odnieść się do prezentacji Lucy dotyczącej serii Exhibition Histories. Jest pani, jesteś wydawcą, redaktorem tej bardzo ważnej serii książek. Zastanawiam się, w jaki sposób możemy zmienić nasze położenie w opisywaniu tych historycznych wystaw. Wspomnieliśmy tutaj o Biennale w Hawanie, Biennale w São Paulo, które weszły tak naprawdę do kanonu transatlantyckiego. Zastanawiam się, w jaki sposób jako historycy sztuki, czy też badacze, akademicy możemy połączyć to z perspektywą zachodnią. W jaki sposób możemy spojrzeć na nasz własny kanon poprzez te badania. Dziękuję ci, Konradzie, za to bardzo ciekawe pytanie. Kiedy rozpoczynaliśmy publikację serii, świadomie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy prezentować kanonu. Nie chcieliśmy jawić się jako jakaś instancja, autorytet, który wybiera, które wystawy są kanoniczne. Te wydawnictwa ukazują się w Londynie. Jest to oczywiście nasza wizja, nie jest to wizja wszystkich. Niemniej jesteśmy świadomi, że na przykład pierwsza książka w serii nie kanonizowała wystawy. Sparowaliśmy tę wystawę z innym pokazem, który praktycznie nie był znany. Tak więc podejmowaliśmy wiele tematów, które wypadły z kanonu. Pytanie, dlaczego? Kiedy publikowaliśmy książkę o Magicien de la Terre, sparowaliśmy tę wystawę z Biennale w Hawanie, choć nie wydaje mi się, że to Biennale było kanoniczne. Oczywiście Magicien też nie było pierwszą światową wystawą takich prac, ponieważ jej kuratorzy tak naprawdę nie mieli pojęcia o tym, jakie wystawy prezentowane były poza światem zachodnim. Nie wydaje mi się, że Biennale Hawańskie jest częścią takiego londyńskiego kanonu, czy też kanonu ustalanego w Londynie.
W tej chwili pracujemy nad książką poświęconą festiwalowi performance'u z lat 90. w Chiang Mai. I dlatego właśnie ciekawi mnie Laboratoire Agitard, ponieważ tutaj mamy współczesny projekt z południowo-wschodniej Azji. I porównując te różne wystawy i festiwale, mamy do czynienia z dokumentacją różnej jakości, często fragmentaryczną. Natomiast dla Laboratoire Agitard te dokumenty były konfiskowane, niszczone i tak dalej. Co możemy więc zrobić, mogąc polegać tylko na historii ustnej, przekazach ustnych? A łatwiej jest pracować nad kanonem, ponieważ istnieją do niego materiały. W naszej serii pytamy, jak możemy pracować w momencie, kiedy nie ma materiałów. I to jest duży problem w odniesieniu do tego projektu w Tajlandii w latach 90., ponieważ zawsze staramy się prezentować pluralistyczne, wielogłosowe historie, a natomiast dla tego projektu właściwie nie mamy żadnych zdjęć. W jaki sposób wychodzimy poza kanon? No, mianowicie analizując różne produkcje, które niekoniecznie zostały już opisane, do których istnieją materiały. Mówiąc o kanonie, miałem na myśli o pewnym wprowadzeniu, zwłaszcza w świecie zachodnim czy transatlantyckim, pewne zjawiska globalne, tak jak Biennale w Hawanie, są dla mnie przykładami ważnych wystaw. I tak jak wczoraj mówiliśmy, w Polsce i Europie Wschodniej mamy podobne podejście. Jest tutaj wiele historii sztuki współczesnej i nowoczesnej. I również mamy ograniczony dostęp do dokumentów, materiałów i znaczna ilość badań bazuje na historii ustnej, na przekazach ustnych. Ale nie tylko w tym regionie, również z perspektywy globalnej czy transnarodowej pojawiają się podobne pytania, podobne kwestie, tak jak w przypadku Biennale w Hawanie, czy też w przypadku senegalskiej sceny artystycznej. Następnie chciałbym odnieść się z kolei do pana podejścia do kanonu, który pan krytykuje. Pojawia się także pytanie o tą pracę Union Black. Przychodzi na myśl książka pod tytułem Why There's No Black in the Union Jack Paula Gilroya. I również Gilroy pisze o tym, że kultury czarne nie można rozumieć tylko przez pryzmat rasowy, ale powinna ona zawierać społeczności azjatyckie, karaibskie i tak dalej. Tak więc kanon w Wielkiej Brytanii jest krytykowany, radykalizowany przez artystów sztukę czarną jako pewnego rodzaju kontrkulturę czy też uzupełnienie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Powiedziałbym, że nie możemy homogenizować odpowiedzi artystycznych, nawet wewnątrz brytyjskiej społeczności artystów czarnoskórych. Te reakcje są różne. Wspomniałem o projekcie badawczym, który pod tytułem Czarni artyści i modernizm. Ideą tego projektu badawczego jest zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób brytyjscy czarnoskórzy artyści zostali wyłączeni z głównego kanonu modernistycznego poprzez skupienie się na samych pracach, ponieważ w swoim wystąpieniu wspomniałem, że mówi się dużo o praktykach czarnych artystów,
na które wpływa dyskurs zewnętrzny. Myślę, że istnieją jednak inne, bardziej radykalne podejścia, które skupiają się na praktykach zaangażowanych społecznie. I młodsze pokolenie artystów nie skupia się tak bardzo na kanonie, tylko robi inne rzeczy. W mojej praktyce oczywiście starałem się pokazywać to na zdjęciach. Zawsze odnosiłem się do tego, co mówił Okri, czyli kiedy pracowałem nad wystawą o migracjach w Tate Britain, to na wakacjach byłem w Lizbonie, w slumsach. Próbując zrozumieć te społeczności złożone z postkolonialnych migrantów z Afryki. Kiedy pracowałem z Moniką Mirandą, artystką w 2009 roku w Lizbonie, była to pierwsza wystawa w Portugalii o tych slumsach, co było czymś niesamowitym, ponieważ jest bardzo wiele slumsów wokół Lizbony i w ogóle w całej Portugalii, które istnieją już od 30 lat i nikt o nich nie mówi. I naprawdę redefiniują tożsamość Portugalii. Tak więc tam badaliśmy te nowe tożsamości. Tak więc są różne strategie i osobiście szanuję potrzebę skupiania się na kanonie, czyli dla przykładu migracje była chwalebnym przedsięwzięciem przez Tate Britain, aby poddać analizie jej własne kolekcje. Wszystkie te prace pochodziły ze zbiorów Tate Britain. Ideą była próba zrozumienia sztuki brytyjskiej poprzez pryzmat migracji, ponieważ okazało się, że wiele z kanonicznych dzieł sztuki brytyjskiej zostały stworzone przez niebrytyjskich artystów. Na przykład wszystkie portrety w kolekcji pochodziły od artystów niemieckich, flamandzkich, chociaż zostały skanonizowane jako sztuka brytyjska. Była to więc forma krytyki instytucjonalnej, autorefleksji. Ten kanon zostaje się zróżnicowany, różnorodny wewnętrznie, co oczywiście przekłada się na jego wartość. Domyślam się, że wiele instytucji, nawet CSW w Warszawie, stara się również poddawać refleksji swoje własne wystawy, sposób pokazywania, prezentowania sztuki nowoczesnej, na przykład z perspektywy lokalnej, jednocześnie globalnej, tak jak w przypadku wystawy LHGC czy Public Spirits. Myślę, że jest to powszechny sposób ponownego przemyślenia kanonu. Niemniej odejdźmy od kanonu i chciałbym zadać pytanie. Są Państwo kuratorami, a także badaczami. Jakiego rodzaju podejście badawcze czy też akademickie towarzyszy Państwu w różnych kontekstach, w perspektywie globalnej czy też transnarodowej? Cieszę się, że Paul wspomniał o mojej pracy dla After All i The Other Story, kiedy zaczęliśmy myśleć o naszych nowych globalnych książkach pod koniec lat 90. Zastanawialiśmy się, które wystawy zapowiadały nadejście sztuki globalnej. Niemniej, kiedy publikujemy poszczególne tomy, często organizujemy spotkania otwarte, aby przedyskutować te różne kwestie.
Zrobiliśmy to nie tylko w przypadku Le Magicien i Biennale Hawańskiego, ale również w przypadku wystawy The Other Story. Z drugiej strony wszyscy artyści na tej wystawie byli wyłączeni z kantonu brytyjskiego ze względu na swoje pochodzenie. Mnie w ogóle nie interesuje brytyjskość. Przede wszystkim z uwagi na kolonializm należę do pokolenia, które identyfikuje się z Londynem, nie z brytyjskością, ponieważ brytyjskość łączy się właśnie z tą kolonialną przeszłością. Ten projekt badawczy Czarni Artyści i Modernizm uświadomiło mi, że przywilejem jest nie identyfikowanie się z brytyjskością, ponieważ jest to dla mnie wyborem, podczas gdy czarni artyści na tamtej wystawie nie mieli tego przywileju. I po ukazaniu się tych dwóch książek o Paryżu i międzynarodowości, transnarodowości, Hawanie, w tym momencie zdałam sobie sprawę z historii migracji i tego, że muszę do tego projektu podchodzić jako Brytyjka i dlatego właśnie skupiłam się na wystawie The Other Story. Wydaje mi się, że dla mnie, i oczywiście tutaj mamy prace pokazywane w ramach The Other Story, jeżeli chodzi o podejścia badawcze jako dyrektor Train Research Center, którego członkiem jest również Lucy. Myślę, że punktem wyjścia dla ośrodka Train była idea wielu modernizmów. Podważanie tego, że modernizm jest procesem linearnym, który rozpoczął się na Zachodzie i rozpowszechnił się na świecie. Przyjrzeliśmy się różnym regionom, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i pokazujemy to, że praktyki, których nie można nałożyć na takie linearne kontynuum, istnieją w procesach dużo bardziej złożonych, splecionych ze sobą. Interesują mnie również nowsze perspektywy, między innymi badania postkolonialne, post-colonial studies, począwszy od Saida, ale również Mercer w filmie i inni, którzy skupiali się na krytyce kolonialnych podstaw części naszych praktyk. Zaczynam również w tej chwili badać to, co następuje, to, co nastąpiło po postkolonializmie. Postkolonializm cały czas skupia się na pojęciu innego. Tak więc jeżeli jesteśmy czarnym artystą w Wielkiej Brytanii, to jesteśmy innym. W jakiś sposób jesteśmy zewnętrzni wobec głównej narracji. Jesteśmy stygmatyzowani. Jest z tym pewien problem, ponieważ wtłacza to ludzi w pewne ramy kulturowe i w pewnym sensie może prowadzić do poczucia wyłączenia, bycia wyłączonym. Zaczynam teraz badać perspektywę dekolonializacji, która tak naprawdę wychodzi z Ameryki Łacińskiej, Rolando Vasquez i inni artyści. W pewien sposób podważa się tutaj ten proces nazywania innym, prowincjalizacji Europy, która nie jest już centrum, a praktyki artystyczne rozumiane są w sposób nie tylko europejski, ale również zdekolonializowany. Kolejnym obszarem, w którym pracuję, to takie nowe Black Studies, czyli bardziej radykalne podejście do Black Studies u autorów takich jak Moulton i Hartman, którzy mówią o czarnej podmiotowości jako czymś, co jest konstruowane i twórcze. Nie jest to status ofiary, nie jest to status bycia innym, może to być czymś pozytywnym.
i możemy, widzimy to w różnych nowych praktykach artystycznych, na przykład w pracach Gatesa. Mówi on o czarności nie jako czymś, co dotyczy ofiar, ale w sensie pozytywnym. Są to nowe perspektywy akademickie, w które zagłębiam się w swojej pracy, wykraczające poza perspektywę postkolonialną. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania od publiczności? Chciałbym najpierw przeprosić za to, że mówię po francusku. Ale jeszcze raz ukradnę wam język. Dziękuję bardzo za przyjazd tutaj przyjaciół z Londynu. I te wypowiedzi dały mi dużo do myślenia. Non pas pour refaire l'histoire ou rectifier une certaine histoire. Nie tyle zależy mi na tym, żeby przepracować jakąś historię, czy ją ponownie zdefiniować. Mais il y a beaucoup de distance entre les artistes et les curateurs. Ale widzę tutaj dużą lukę, dużą przestrzeń między kuratorami a artystami. Il y a moins de distance quand les artistes deviennent curateurs. Jest mniejszy ta przepaść wtedy, kiedy artysta staje się sam kuratorem. Je voulais d'abord dire par rapport à ce qui a été montré. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie tego, co widziałam teraz. Concernant Magicien de la Terre. W szczególności jeśli chodzi o wystawę Magicien de la Terre. Moi j'ai personnellement reçu à Dakar André Magny. Ja osobiście poznałem André Magny w Dakarze, jak przyjechał do mnie. Après 30 minutes de discussion, nous nous sommes entendus parce que je lui ai dit que moi je n'étais pas un magicien, ni un sorcier. Et que je ne faisais pas des rites. Po 30 minutach wspólnej rozmowy właściwie już doszliśmy do końca tej rozmowy, ponieważ powiedziałem mu, że nie jestem ani magikiem, nie odprawiam żadnych rytuałów. Que j'étais un citizen, j'étais né dans la ville. I urodziłem się w mieście, jestem po prostu kimś z miasta. Et je ne peux pas être un magicien parce que chaque jour les avions vient de Paris, de New York et débarque à Dakar. I nie mógłbym nawet być tym magikiem czy jakimkolwiek szamanem, ponieważ codziennie przylatują samoloty do Dakaru z Nowego Jorku, z Londynu i z innych miast. Comme j'ai eu à le dire dans d'autres lieux, il y a beaucoup de malentendus. Jest dużo nieporozumień w tej kwestii, jak już kiedyś powiedziałem. Il y a aussi beaucoup de sous-entendus. Jest też dużo ukrytych znaczeń. Le travail qu'on profère à Sidi Camara. Prace, które widzieliśmy Sidi Camara. Je défie tous les créateurs qui ont rencontré Sidi Camara. Sidi Camara n'existe plus. On właściwie już nie istnieje przez te wszystkie jego spotkania z kuratorami. Quand Magicien de la Terre se faisait, cette dame n'existe plus. Ona już przestała właściwie istnieć po tym, jak wzięła udział w wystawie Magicien de la Terre. Jak powiedziałem wczoraj, jak już mówiłem wczoraj, sama idea tworzenia w Afryce jest bezpośrednio związana z ideą wspólnoty. Jedynie do pewnego momentu. Moi je parle de là, je vais à Ziguinchor. J'ai publié avec le Dr Frédéric Axe la première anthologie de l'art contemporain du Sénégal. Wraz z Frédéricem Axtem byłem współredaktorem, współtwórcą pierwszej publikacji dotyczącej sztuki współczesnej Senegalu. J'ai organisé des workshops et des résidences d'artistes dans
le sud en Casablanca. Zorganizowałam rezydencje artystyczne i warsztaty dla artystów w Casamance na południu Senegalu. Alors si je reviens à Sidi Camara, Sidi Camara était une femme possédée. I powracając jeszcze do Sidi Camara, ona była kobietą, która właściwie była owładnięta przez kogoś, przez duchy. C'était une femme qui était rejetée par sa famille parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Była ona tak naprawdę odrzucona przez swoją własną rodzinę tylko dlatego, że nie miała dzieci po prostu. Et donc elle a eu toute une obsession de faire des poupées, des femmes enceintes par rapport à elle, à son histoire, à elle dans la communauté. Czyli właściwie cała jej sztuka powstała w oparciu o to bycie no, owładniętym przez to odrzucenie, przez to, że po prostu była odrzucona przez rodzinę, nie miała dzieci. Cała jej praca powstała. Jej siostra, kuzynki i cała jej rodzina, widząc ją przy pracy, quand l'intérêt touristique se montrait autour de l'œuvre de Sidi, la dame. W momencie, w którym l'intérêt touristique. A w momencie, kiedy zainteresowano się nią, no w tak w sposób bardzo turystyczny, zainteresowano się jej sztuką. Toute la famille a commencé à reproduire les clichés, les modèles qu'elle avait fait. Cała jej rodzina zaczęła nagle powielać po prostu te jej pomysły. I dzisiaj cała ta jej twórczość. Tak naprawdę kuratorzy cały czas powielają ten, powtarzają po prostu to, że to, wszystkie te prace są jej, są przez nią wykonane. To jest jedna sprawa. Maintenant, pour revenir à la notion de black art. Wracając do idei black art. Quand il s'agit de revendication et de prise en charge des artistes et des populations de leur histoire, de leur présent, de leur lutte. Jeśli mówimy tutaj o obecności, o walce i o twórczości tych artystów. Il y a des terminologies qui sont utilisées. Oczywiście stoi za tym cała terminologia, której się używa do tego. Aujourd'hui, par exemple, on dit art africain. Dzisiaj mówimy na przykład sztuka afrykańska. En Afrique, on dit aujourd'hui art africain, on dit plus black art. W Afryce na przykład mówimy po prostu sztuka afrykańska, nie mówimy już black arts, nie mówimy już czarna sztuka. Et encore, on ne sait pas de quoi on parle. I cały czas nie wiemy właściwie, o czym mowa. Bo jakby idea black, idea czarna, też już nastąpiła ewolucja tej idei. W 2004 byłem kuratorem scenografii Biennale w Dakarze. La première Biennale de Dakar de 92, elle était internationale. L'Amérique était invitée, l'Europe, les Afriques plurielles, parce qu'il n'y a pas une Afrique, une histoire au cas d'Afrique, il y en a plusieurs. Na pierwsze Biennale w Dakarze byli zaproszeni różni artyści, także z wielu Afryk, bo tych Afryk jest wiele, także z Ameryki. Et ensuite, subitement, avant la deuxième Biennale, i przed tym, jak rozpoczęliśmy pracę nad drugim Biennale w Dakarze, powróciliśmy znowu do tej idei właśnie sztuki afrykańskiej. Les exclusions, c'est hier nous qui étions exclus des Biennales de Venise et des autres Biennales. Et là, avec cet accord-là, l'Afrique a commencé à exclure l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Czy tak naprawdę wcześniej to my, jako artyści afrykańscy, byliśmy wyrzuceni z innych biennale, z biennale z Wenecji, z innych, a tym razem to właśnie na biennale w Dakarze my zaczęliśmy odrzucać innych. Właśnie poprzez to, że zaczęliśmy używać tego pojęcia sztuka afrykańska.
aby nie mówić właśnie black art, aby uciec od tego terminu. W momencie, w którym Afryka Południowa zdobyła niepodległość, uznaliśmy w Dakarze, że nie chcemy już być przedstawicielem narodowym. Ponieważ mówiąc o sztuce narodowej, od razu wchodzi w grę polityka i rząd, który akurat w tym momencie jest. W 2004 na Biennale w Dakarze uczestniczyła też Afryka Południowa. Des œuvres ont été sélectionnées sur la base de dossiers sans voir les auteurs. Prace zostały wybrane na podstawie opisów bez nawet poznania samych artystów. Alors, ce qui disait Biennale art africain en opposition ou ne voulant pas dire black art, ils étaient étonnés. I ci, którzy byli nazwani właśnie przedstawicielami sztuki afrykańskiej, po to, by nie używać tego pojęcia black art, byli zaskoczeni, że na tej wystawie jeden z artystów, tutaj dokładnie nie pamięta imienia, w każdym razie był albinosem po prostu. I powiedzieli wtedy, no przecież to nie jest Afrykańczyk. Bo nie, był właśnie czarny, czarnoskóry. A ja mówię, voilà la question fondamentale. Celui-là, c'est un Sud-Africain, c'est un Africain. Aujourd'hui, être Africain ne veut pas seulement dire être noir. Dzisiaj bycie Afrykaninem nie oznacza to, że jesteśmy czarnoskórzy, bo był to po prostu Afrykańczyk z Afryki Południowej, biały. I no, zaczęło się o tym dużo mówić, była duża polemika. Przez ostatnie 50 lat po prostu no, ludzie mieszali się ze sobą, więc ciężko teraz mówić o jednym wzorze Afrykańczyka. Ja jestem Senegalczykiem. Czy w takim razie to, że pochodzę z Senegalu, oznacza to, że tworzę sztukę senegalską, czy muszę zawsze mieć jakąś etykietkę w postaci tego, kim jestem, czy jakim artystą jestem, czy jaką sztukę tworzę? Zależy od tego, kto o tym mówi. Jaka jest jego historia? Widzieliśmy tu zdjęcie z oficjalnego otwarcia, na którym widzieliśmy André Maniana i Leopolda Senghora. A osoba, która stała za André Malraux, to był właśnie Pierre Lotz. Pierre Lotz, c'est lui qui a créé l'école de Potopoto. Pierre Lotz stworzył szkołę Potopoto. À Brazzaville. W Brazzaville. Et qui a rencontré Senghor en 1956. I on właśnie spotkał Leopolda Senghora. Senghor l'a invité en 1958 à prendre part au congrès de Rome des écrivains et des artistes. Senghor zaprosił go do na au congrès de Rome. A na kongres do Rzymu. Qui était un congrès des artistes et des écrivains. To był kongres 1958. Z 58. pierwszy kongres, który łączył ze sobą zarówno pisarzy, jak i artystów. Deuxième congrès 59. W 59. odbył się drugi kongres. Senghor l'a invité après les indépendances du Sénégal à venir à Dakar en 1961 et c'est lui qui est le fondateur ensemble à Papi Bretal
de l'école, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Dakar, dont l'exposition montre une partie de la collection du musée de Francfort. W 61 właśnie Pierlos został zaproszony przez Senghora i to on stworzył szkołę, którą dzisiaj nazywamy Szkołą Dakarską. Zresztą na wystawie też to możemy zobaczyć, całą dokumentację. Au même moment, à la même période, d'autres Européens intervenaient déjà en Afrique, soit comme professeurs, soit comme des gens qui mettaient en place des écoles d'art. Donc, lorsque c'était Brazzaville et Dakar, et Uli Bayer. I w tym samym czasie inni Europejczycy przybyli do Afryki, żeby tworzyć swoje szkoły, tak jak Pierlos wraz z Bili w Dakarze. I właśnie 27, którego pracę tu widzieliśmy, był uczniem szkoły, która powstała przez Uli Bayer otwarta. Uli Bayer jest Niemcem. W tym samym czasie w Ugandzie une autre anglaise mettait en place une école en Uganda. Kolejny z kolei Brytyjczyk stworzył właśnie inną szkołę. Donc si je prends cette Afrique encore colonisée ou nouvellement indépendante, il y avait des intervenants qui venaient de l'Europe et qui enseignaient aux jeunes Africains et avec les nouvelles académies, les nouvelles écoles, un art qu'il devait créer ou recréer. Czyli tak naprawdę po zdobyciu niepodległości w wielu krajach afrykańskich można było zobaczyć tę tendencję europejskich, powiedzmy, nauczycieli, którzy przyjeżdżali do Afryki i mówili, jak powinno się tworzyć sztukę. Dzisiaj jest to pewne, że pojawiają się pewne pytania. To są pytania zadawane przez zarówno antropologów, jak i kuratorów, artystów. To są podstawowe kwestie, które dotyczą czasów przeszłych, wczoraj. I wcześniej nie było na nich odpowiedzi. A dzisiaj z kolei jeszcze mamy dodatkowo pytania, które dotyczą dzisiejszego dnia. Czy pytania, które zadawaliśmy sobie wcześniej, powinniśmy na nie znaleźć odpowiedź, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, nie będzie można zadać nowych pytań. To, co jest ciekawe i co tutaj wyjaśniło się bardzo dobrze podczas tych prezentacji, to, że kwestie związane ze sztuką nie są kwestiami, które są związane wyłącznie z artystami, z samymi ludźmi, którzy wykonują tę sztukę. Dziękuję bardzo, to tyle chciałam dodać. Would you like to comment? Would you like to comment? A comment? If you want. There are some questions from the floor. Just very briefly. Tylko jedna krótka uwaga. Po pierwsze, wydaje mi się, że LHGC przedstawił historię złożonych definicji sztuki, złożonych sposobów narzucania definicji sztuki w kontekście kolonialnym, kiedy to nie zajmowano się prawdziwymi, ważnymi zagadnieniami, które są aktualne po dziś dzień. Nadal istnieje kontekst, w którym narzucone z zewnątrz definicje rozumienie sztuki nadal obowiązuje w przypadku Afryki, nadal narzuca się pewne definicje. Jeśli chodzi o sztukę czarną, o black art oraz jej związki ze sztuką afrykańską, nadal pozostają pytania bez odpowiedzi, nadal można prześledzić pewne powiązania.
W swoim wystąpieniu wspomniałem o tym, że będę omawiał black art w kontekście brytyjskim w określonym momencie, w określonej epoce. Nie chciałem uogólniać, jednak jasnym jest, że artysta taki jak Keith Piper, jeden z młodych czarnych artystów, o którym mówiła Lucy, który pracował w sposób ponadnarodowy, zajmował się nie zajmował się wyłącznie kwestiami brytyjskimi, zajmował się kwestiami międzynarodowymi, co widać tutaj w tym Biennale w Hawanie. Mówił o Ameryce, o Francji, a w wielu dziełach podejmował tematykę handlu niewolnikami, czy europejskiego panteonu, europejskich postaci. Więc w tej sztuce istnieje element globalny i jest to coś, co mnie interesuje jako kuratora. Tym chciałbym się zająć. Kiedy więc twierdzę, że Keitha Pipera, LHGC, nie można ich umieścić w tej samej kategorii, istnieją różne sposoby podchodzenia, różne podejścia do czarności, do afrykańskości, i to podejście, ten kontekst działa w, czy występuje w kontekście globalnym. Są pewne elementy, które widzimy na wystawie LHGC w CSW, elementy, z którymi powinni się zapoznać, albo mogliby zapoznać się brytyjscy artyści, artyści lat 80., a nie wiedzieli nic o laboratoire agita, albo nie znali tej praktyki, a wzorców szukali w sztuce amerykańskiej. Więc te wyzwania, gdyby byli świadomi, gdyby wiedzieli o istnieniu tych prób kwestionowania modernizmu, myślę, że byłoby to dla nich źródłem inspiracji. Trzeba zatem prześledzić te parentele ogólnoświatowe. Chciałabym też dorzucić krótką uwagę i bardzo dziękuję też. Nie wiem, czy wszystko zrozumiałam. Niemniej spróbuję. Rozumiem, że istnieje dystans pomiędzy artystami a kuratorami, ale dlatego też wspomniałam o afrykańskiej wystawie Nwezora i afrykańskiej wystawie Sungow, żeby pokazać, jaka jest ta rola kuratorów w określaniu na użytek Zachodu, czym jest tam sztuka afrykańska. Nwezor na przykład, czy te rodzaje osoby są w stanie powiedzieć nam, czym jest współczesna sztuka afrykańska. Moje pytanie o wystawie w Dakar w 1966, w zasadzie oczywiście było to z udziałem prezydenta Sedara Senghora, poety, który był inicjatorem tego projektu, ale mamy też artystę, który jest dyrektorem działu Departamentu Plastyki Rządowego, który jest kuratorem. Interesujące jest to, że kuratorem Biennale Berlińskiego jest artystą, ale obecnie, ale to już widzieliśmy w Dakarze w 1966. I warto o tym pamiętać, mówiąc o tym dystansie, kiedy te uwagi na temat kolektywizmu i sceny kamera, ja nie wiem, bardzo mi się, podoba mi się to, ta uwaga, że jest to twórczość zbiorowa, ale nabiera charakteru indywidualnego, kiedy jest włączona, kiedy pokazuje się tę twórczość na wystawie Magicien de la Terre, czyli dzieła są dziełem całej rodziny, ale są podpisane jedną osobą. Wyjątkiem jest UNDMU, czy właściwie ludzie z UNDMU, a wioski w Australii, więc kuratorzy narzucają, dają podpis. Czyli można coś uznać za sztukę, bo jest dziełem jednostki. Ale ciekawe jest to, że film umieszczony przez Nwezora
na Biennale Weneckim, a o tej artystce jest bardzo istotny, bo ten film jest o tej artystce, o niej, o tym, że jest twórcą, wygląda niesamowicie, a gdzieś tam w tle są, jak zakładam, dzieci, które też, ale ona jest ta ogniskowa, ona jest ta w centrum obrazu i to w jakiś sposób, nawet nieświadomie, a potwierdza, czy ma potwierdzić indywidualny charakter jej twórczości. Zakładam, że celem było wzbogacenie tej narracji na temat udziału w wystawie Marie-Sienne de la Terre. I też bardzo mi odpowiadała ta uwaga, bardzo mi się spodobała ta uwaga na temat wystawy Dakar 66 jako sztuki czarnej. I ja podoba mi się to, co Paul powiedział, że nazywanie sztuki czarnej to już jest rasistowskie, czy projekt Negritude miał charakter rasistowski, to jest inne pytanie. Biennale hawańskie z 89 podejmowało podobną próbę, czyli miało to być biennale weneckie, które nie stawiałoby w uprzywilejowanej pozycji Europy czy Ameryki, więc było próbą odrzucenia Europy. Nie było w nazwie, nie było słowa sztuka niezachodnia czy sztuka czarna, nieeuropejska. Można zatem było osiągnąć coś, co było niemożliwe. Podczas tego festiwalu w 66 musiał to być festiwal sztuki czarnej, żeby był ten wydźwięk. I ostatnia uwaga, właściwie pytanie, dotyczy nacjonalizmu i przywiązania do Senegalu czy Dakaru i czy też Laboratoire Agitar jest projektem zbiorowym. Dla mnie liczy się, istotny jest jego międzykontynentalny charakter ponadnarodowy, więc działa w Dakarze, ale jednocześnie przyjmuje perspektywę, ogląd, dyskurs międzykontynentalny. Więc pytanie, jak bardzo to był projekt obywatelski, senegalski, państwowy, narodowy, a jak bardzo to była inicjatywa związana ściśle z Dakarem? Laboratoire Agitar to nie jest typowe zjawisko, zjawisko typowo senegalskie. Mamy różnych członków, którzy mieszkają w Dakarze, nie są z Senegalu, pochodzą z różnych krajów. Clementine de Lis z Londynu, a teraz jest w Laboratoire Agitar. Annette również jest członkinią Laboratoire Agitar. Ciekawe jest to, jak można dołączyć do Laboratoire Agitar. W Laboratoire Agitar nie interesujemy się narodowością, nie zajmujemy się, nie jesteśmy instytucją, nie mamy siedziby, nie mamy prezesa, nie delegujemy kuratorów, nie jesteśmy akademią. Jest to platforma namysłu mężczyzn i ludzi, którzy realizują projekty. Platforma refleksji różnych artystów i kuratorów. Projekty mogą pochodzić z różnych dziedzin, mogą to być projekty architektoniczne, projekty dotyczące malarstwa, sztuki i wtedy... Ja na przykład zajmuję się w ramach Laboratoire Agitar sztukami plastycznymi, sztukami wizualnymi. Wierzymy w to, że między wszystkimi dyscyplinami może dojść do jakiejś dyskusji, do jakiegoś porozumienia. Wierzymy po prostu w interdyscyplinarność. Sztuk.
Można należeć do laboratorium Hazitar, być członkiem, ale nie można być wyrzuconym z tego laboratorium. Nie można nikogo wykluczyć, bo nie ma osoby, której można by ten taki zapis pokazać czy uzgodnić z nim. Wszyscy twórcy są członkami właśnie laboratorium Agitar i nie chodzi o to, żeby kogokolwiek wykluczyć. A właśnie, to jest coś, co powinno pozostać efemerycznym, po prostu jakimś tworem efemerycznym. Dziękuję. I have two questions from the floor, so please. It will be very short question. Krótkie pytanie. Jak rozumiem, El-Hajisy nie chciał wziąć udziału w Magicien de la Terre, bo dla niego słowo czarodziej, Magicien, było niewłaściwe. Pytanie do Dr. Lucy Steeds. Jak rozumiemy to słowo w sposób Magicien? Rzeczywiście ten tytuł był przedmiotem licznych dyskusji i staram się streścić tę debatę. Tytuł pojawił się w połowie lat 80. Organizator już w połowie lat 80. wpadł na pojęć budziło to kontrowersje. Niemal wszyscy artyści sprzeciwiali się temu, nie odpowiadało to. A słowo, jak to zmieni, czy czarownik to ktoś, kto zmienia sytuację, kto równie dobrze mógłby zmienić dzieje, sytuację. Myślę, że to samo można powiedzieć o artystach. W ogóle ja jestem artystką w tym wieku, a również zaczęłam się parać performansem, więc proszę o krótką odpowiedź. A czym jest ta czarownik, czarodziej? Rozumiem, że El-Hajisy nie chciał być kojarzony z tym pojęciem, nie utożsamiał się z tym pojęciem, a z perspektywy europejskim czarownik, sztukmistrz, czarodziej, a to ktoś, kto mógłby zmienić świat. Znaczy różnica pomiędzy czarodziejem a tricksterem została opisana, zresztą zapomniano a też o paryskim kontekście, a Jolibert, magicien, w jakiś sposób nawiązało do pojęcia magie d'art, magia sztuki. I tutaj był to sposób mówienia, nawiązania do sztuki bez użycia słowa sztuka, artysta. Może nie tyle pytanie rodzi się, tyle pytań zagadnienie jest tak złożone. Chciałabym bardzo podziękować El-Hajisy za tę perspektywę, za wypowiedź z perspektywy artysty. To, o czym El-Hajisy mówił, można podzielić na dwie rzeczy. W Wielkiej Brytanii, w Londynie, uznanie mniejszości, a mniejszości, która jest już częścią społeczeństwa, to jeden z tematów, jeden z wątków, a związek z innymi krajami. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, kiedy prowadzimy wymiany z miejscowymi artystami, to zupełnie inny wątek. A w czasach, kiedy nadal występuje kolonializm, aczkolwiek w postaciach zakamuflowanych, czy może być to
uznane za próbę dania dostępu miejscowym lokalnym artystom do obiegu artystycznego i do finansowania. W jaki sposób ten akces do międzynarodowego środowiska artystów, kuratorów i praktyków niektórych kultury, myślę, że w niektórych kultury są bardziej zżyte, i rola społeczna artysty wygląda inaczej, a na Zachodzie wydaje się, że artyści starają się to odzyskać, tę rolę, uprawiając sztukę zaangażowaną politycznie czy społecznie. Jednak wydaje mi się, że w Afryce tego rodzaju zjawiska nadal występują, a przykład artystów, którzy tracą szacunek społeczeństwa, tracą swoją pozycję społeczną, jeżeli nawiązują kontakty z zakręgami międzynarodowymi, które mogą im zagwarantować uznanie czy pieniądze, a jednocześnie tracą swoją pozycję we własnym kraju, we własnym społeczności. Pytanie być może dotyczyłoby szerszej filozofii podejścia do tej światowej wymiany, do tego obiegu artystycznego, co przyświeca waszej działalności wystawienniczej czy kuratorskiej. Was it clear? Zauważyłem, że kurator Biennale, ostatniego Biennale Weneckiego, zaprosił Sengor, która jest, była sekretarzem generalnym, sekretarz generalną Village des Arts. Więc zorganizował on wystawę w muzeum w Nowym Jorku, City University of New York, konceptualna i globalna sztuka od 1984. Globalny, tak, konceptualizm. I kiedy czytam to, co napisał o Agitard, było to straszne, dlatego że przeprowadził interview. Zis Assomp, który jest członkiem Laboratoire Agitard. Alors il est venu en tant que curateur, il a demandé où sont les archives de Agitard. Jako kurator spytał go, gdzie znajdują się archiwa Laboratoire Agitard. Monsieur Assomp lui a dit elles ont brûlé. Assomp powiedział mu, że spaliły się. Alors, donc pas d'archives. Więc nie ma żadnego archiwum. Ils ont commencé à discuter. Zaczęli rozmawiać ze sobą. Wszystko to, co on napisał w tym katalogu, jest nieprawdą. C'est comme s'il y avait une volonté de Monsieur Issa Samb de lui faire jouer un théâtre. To tak jakby Issa Samb chciał przed nim odegrać coś. No, coś, w czym jest bardzo dobry, bo Issa Samb generalnie zajmuje się teatrem. I wszystko to, co widzimy na wystawie, co dotyczy Laboratoire Agitard, nie istnieje. To jest, jest nieprawdą. I to właśnie historycy sztuki muszą to jakoś wydobyć. Wystawiałem w Nigerii. Wszystko to, co zostało napisane o Laboratoire Agitard, jest nieprawdą. Wydaje mi się, że to ciekawe, znaczy to pytanie na temat dystansu pomiędzy artystą a kuratorem. Myślę, że jako kuratorzy, czyli tak jak ja to rozumiem, jako kuratorzy powinniśmy, moim zdaniem, być bardziej krytyczni wobec dyskursu kuratorskiego,
Kuratorzy mają bardzo mocną pozycję w życiu artystycznym. Często od kuratora zależy kariera artysty, a wystawy, czy też historia wystawiennictwa staje się ważnym elementem pozwalającym zrozumieć historię sztuki. Często zatraca się w tym perspektywę artysty. Zajmuję się więc obecnie, nie wspomniałem o tym w swoim wystąpieniu, odkurowaniem, to znaczy staram się odkurować wystawę. Chodzi o to, że jestem świadomy tego, żeby narzucam swoją perspektywę na dzieło sztuki. I ja nakładam swoją perspektywę na głos artysty. Staram się przekazać głos artyście i dziełu. Edouard Glisson, filozof z Martiniki, bardzo ważny filozof, mówi o prawie do niejasności, do mętności i myślę, że ma na myśli relacje pomiędzy Zachodem a tym, co Zachodem nie jest. Czyli Zachód nieustannie żąda informacji, przejrzystości, transparentnych informacji na temat artysty, na temat czegokolwiek, na temat wskaźników rozwoju gospodarczego. A czasem trzeba uszanować niechęć artysty do ujawniania wszystkich informacji. A musimy uszanować prawo artysty i kultury, by zachować co nieco dla siebie. I to trudne z punktu widzenia kuratora, bo zadaniem kuratora jest między innymi dokonywanie pewnej wykładni, tłumaczenia sztuki dla odbiorcy, bycie pośrednikiem, jak mówi, jak mawia Lucy. A wystawa jest upublicznieniem sztuki. Więc zadaniem kuratora jest między innymi rozumienie i wyjaśnienie, ale LHGC powiedział też, że te informacje mogą być zupełnie błędne, mogą wprowadzać w błąd, kiedy to kuratorowi jego własna perspektywa przesłania świat. Więc w praktyce kuratorskiej myślę, że najwyższy czas, byśmy przemyśleli swoją pozycję wobec artysty i wobec nienaruszalności dzieł sztuki. Na przykład mi odpowiada to pojęcie zakrycia w pracach Glissona, ukrycia. Więc zgodziłbym się z tym, co powiedziano na temat trudności związanych z przykładem, a przenoszeniem między kulturami. To trudny proces. Wracając do pierwszego pytania być może, co to znaczy, co mamy na myśli, kiedy mówimy my? A często bowiem mamy na myśli zupełnie inne rozumienie słowa my, mówiąc my. Czy chodzi o nas w Londynie, nas w Wielkiej Brytanii, nas w Europie, nas na Zachodzie? Czy na północy, globalne północ, globalna południe, różne geopolityczne sposoby definiowania wspólnoty. Dalej mamy my uczeni, my kuratorzy, my odbiorcy. Potem jest świat sztuki, antropologia, filozofia, bardzo różne dyscypliny, bardzo różne sposoby podchodzenia do dzieła sztuki. Powinniśmy zatem o tym pamiętać i wystrzegać się uogólnień. Nie możemy zakładać, że mówiący podmiot mówi w imieniu wszystkich, kiedy mówimy. Więc powinniśmy jakoś zakreślić, określić, do kogo się zwracamy, do kogo przemawiamy. Zwłaszcza w kontekście wystawy piętro wyżej. Dobrze, bardzo wszystkim dziękuję i różnych innych. Myślę, że na tym możemy zakończyć tę część konferencji. Spotkamy się o godzinie 14:30. Będziemy mówić o sztuce i nowej tożsamości. Dziękuję za to i do zobaczenia niebawem.